patrzymy na różne rzeczy z innej perspektywy niż nauczyciele czy rodzice. Ludzie, którzy mogą jak najwięcej decydować o sobie, wyrosną na lepszych obywateli. Jest Rada Szkoły i jest Sejm, w których uczestniczą nie tylko nauczyciele i rodzice, ale też uczniowie. Wybieramy przede wszystkim prezydium Sejmu, czyli jednego marszałka i dwóch wicemarszałków. I to muszą być trzy osoby i każda musi być z innego stanu, czyli jeden uczeń, jeden nauczyciel i jeden rodzic. Robimy choinkę, to robimy ją wspólnie. Szukamy bazy pomysłów, robimy to wspólnie. Nie może być tak, że ktoś jest bardziej uprawniony do podejmowania decyzji, jeżeli ci młodzi ludzie słyszą, że to decyzja będzie nasza wspólna. Daje to przestrzeń do rozmowy i do współdecydowania. I to jest po prostu wartość sama w sobie. Jeżeli jest się w Sejmie, to ma się dokładnie takie same prawa jak dorośli, którzy są w Sejmie. Tak naprawdę wszystko, co się da, powinno być decydowane przez uczniów. Nie prowadzimy szkoły, nie współdecydujemy o tej szkole tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych, ale także tych edukacyjnych w zakresie wychowawczym, społecznym, pewnej wrażliwości, pewnej empatii, pewnej umiejętności sztuki dyskusji. To, jak się traktuje to miejsce i ludzi tutaj będących, ma wpływ na to, co się z tego miejsca wyniesie. Jeżeli koncepcja szkoły jest taka, że to jest jednak mimo wszystko społeczność wolnych ludzi, wolnych w tym sensie nie dla swawoli, ale możliwości podejmowania decyzji czy współdecydowania zarówno po stronie nauczyciela, jak i po stronie no przede wszystkim uczniów, to naprawdę się opłaca. Pytanie jest to, czego chcemy nauczyć i do czego przekonać, czy zachęcić tak naprawdę tych naszych młodszych przyjaciół, naszych uczniów czy uczennic. Jeżeli on jest naszym partnerem, partnerką, to wtedy to się udaje zrobić. Sztuka budowania kompromisu, rozmowy z drugim człowiekiem o odmiennych poglądach, ale nie moim wrogiem, jest po prostu wartością samą w sobie. To nas jakoś pobudza do myślenia, że zamiast marudzić na coś, to mogę spróbować coś zmienić. Nasza szkoła jest na pewno takim jednym z kroków do tego, żeby szkoły były naprawdę fajne.